Cześć, witajcie detailingowe. Dziadzia, jak zdążymy zauważyć, dzisiaj ze mną ADBL, ich aktywna piana, Traffic Film Remover, czyli produkt, środek do usuwania brudu drogowego. Tak jak było widać, z pianownicy PA szału nie ma. To jest w ogóle, jak ja to nazywam, takie piany, to jest w formie takiej kaszki. Jeszcze nie spotkałem piany, nie trafiła mi się, która by zrobiła w tej formie robotę i tutaj nie ma, ta zresztą też nie jest wyjątkiem. Różne stężenia i tak naprawdę nawet 1 do 5 i rezultaty mizerne. Fakt, że na aucie kończy się zabezpieczenie, kończy się powłoka, a więc to zmiękczanie brudu, usuwanie tego filmu, no też na pewno miało jakiś negatywny wpływ. Ale z tej strony, z której sprawdzałem z PA, 2 tygodnie temu położyłem Hrenfighta, bo bodajże Spluglant, chyba tak to się nazywa. I jeżeli chodzi o PA i takie maksymalne zmiękczenie brudu i produkt, który najwięcej zbiera w dalszym ciągu, jest Pro Elite Nano Factor. Klasycznie propozycja filmu, prawie górny róg. No ale tak naprawdę zobacz, co ADBL potrafi zrobić z oprysku. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Jak ogień, dokładnie. To jest właśnie to, oprysk. Pod tym względem, jak dla mnie, piana mistrz. Naprawdę robi mega robotę. Także z PA dla mnie liderem jest Pro Elite Nano Factor, a jeżeli chodzi o oprysk, na chwilę obecną właśnie ta ADBL, Traffic Film Remover. Pierwsze podejście, 25 ml produktu na pół litra wody, miazga. Totalna miazga. Auto specjalnie, pozwolę sobie to powiedzieć, ubijałem ponad 2 tygodnie. Ponad 2 tygodnie celowo wbijałem ten brud w auto. Co ciekawsze, kończy się na nim zabezpieczenie i zobacz, jak sobie pięknie ta piana z oprysku poradziła. Zresztą widziałeś 50. Tutaj tak naprawdę to się nie ma do czego przyczepić. Przeciętny Kowalski powiedziałby, że jest miodnie. Minimalnie film brudu pozostał, oczywiście, że tak, ale to naprawdę tak minimalnie, że myślę, że przeciętny Kowalski stwierdził, że ma idealnie czyste auto i dalej nie ma sensu co kombinować. Dokładnie tak. Kolejne podejście, 10 ml na pół litra wody. Również fantastycznie. Również fantastycznie. Może już nie tak jak przy 25 ml. Tam to w ogóle miazga, zebrało wszystko. Z felk,
nadkola, ogień. Tam naprawdę nie było półśrodków. Mistrz. Przy 10 ml na pół litra wody też rewelacyjnie. I tak widzę tę pianę właśnie. Tylko i wyłącznie z oprysku. Ale są też minusy tej piany. Niestety pierwszy minus, albo nawet plus w 5-litrowych banieczkach. Czyli nie wszyscy możemy ją mieć, ale to dobrze. Dlaczego? Z tego względu, że sam producent podaje. Piana powoduje korozję. Przyspiesza korozję. Dwa, jak dla mnie, ma w sumie negatywny wpływ na chromy. Prędzej czy później przy częstym, regularnym używaniu to się odbije na chromach. I dlatego ja tę pianę widzę jako takie mycie od święta. O tak sobie pozwolę to ująć. Do bieżącego mycia nie polecam. Pod żadnym pozorem nie pozwoli zaschnąć. Ja celowo sobie zrobiłem na karbonie na masce. Powstały naprawdę paskudne plamy, ładnie wgryzione, pięknie w karbon, z takim tłustym jakby nalotem, ciężkie w ogóle, No troszeczkę musiałem powalczyć, żeby je usunąć. Także ta piana nie wybacza błędów i nie ma półśrodków przy niej. Naprawdę. Jeżeli nie lubisz swojego auta, oczywiście, no, katuj go co tydzień, co dwa tygodnie, ale myjąc auto na bieżąco, myślę, że ta piana jest ci zbędna tak naprawdę. Co innego myjnie samochodowe albo studio detailingowe, które zarabia na tym, czyli czas to pieniądz, a czasami się go nie ma, więc tutaj ja rozumiem te sprawy. Wpada klient, ma być szybko, sprawnie i namiętnie. Więc takie piany właśnie po to powstają. Dla nas amatorów myślę, że ta piana jest zbędna. Ja tak jak mówię, przyjeżdżają nieraz auta, znajomych oczywiście, gdzie są mega zaszczurzone. I jednak takie piany przyspieszają pracę, to jest raz, a dwa, że zbierają dużo brudu i później to mycie właściwe jest zdecydowanie fajniejsze i przyjemniejsze. Wytrwałeś do końca, nie byłbym sobą, jakbym nie miał jakiegoś gratisa. Wpisuj szybko komentarz TRF. Jeżeli będziesz pierwszy, zgarniesz 200 ml tej piany na testy. Fajnie, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że pianę pokazałem z każdej możliwej strony. Moją opinię już znasz. Dla mnie piana bomba. Z oprysku jest mistrz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!